Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Gdy nagrywam ten wstęp, to mam już świadomość, że ta sprawa została niedawno poruszona. Szykując się jednak do tego odcinka, o tym nie wiedziałam. Po długich namysłach i waszych sugestiach, postanowiłam jednak, że opublikuję ten odcinek i przedstawię tę historię po swojemu. Nie wiem, jak przygotowali to inni, bo specjalnie nie słuchałam, aby się nie sugerować. Jeśli śledzicie moje social media, to wiecie, że ta sprawa bardzo mnie poruszyła. Do tego po części rozgrywała się w dzielnicy, w której mieszkam. Początkowo myślałam, że zrobię ten odcinek jako kolejny z serii Zabójcza Warszawa. Natomiast zabrakło tutaj istotnego elementu. Bo jak sama nazwa wskazuje, w Zabójczej Warszawie chodzi o zabójstwa. Tutaj Kasia cały czas figuruje jako osoba poszukiwana. Dlatego uznałam, że ten odcinek pojawi się w ramach serii Zaginieni. Zanim przejdę do dzisiejszej historii, jeszcze chciałam Wam podziękować za wszystkie komentarze, które pojawiły się pod moimi postami na Instagramie, Facebooku i na YouTubie w karcie Społeczność. Wszystkie Wasze komentarze przeczytałam, przemyślałam, wzięłam do serca i naprawdę jestem wdzięczna za tyle przemiłych słów. I tak naprawdę dzięki Waszym słowom ten odcinek jest teraz publikowany. No dobra, tyle ode mnie tytułem wstępu. Teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Z tej strony Monika, wysłuchacie podcastu Kryminalne Historie. 21 lat temu, a dokładniej 9 maja 2000 roku, 17-letnia Katarzyna Domeracka widziana była po raz ostatni. Wyszła z domu dziadków, by udać się nad Zalew Zegrzeński i rozpłynęła się w powietrzu. Do dziś jej rodzina nie otrzymała odpowiedzi, co przydarzyło się nastolatce. Są pewne podejrzenia, ale w tej sprawie nic nie jest jasne. Kasia urodziła się 23 czerwca 1983 roku. W 2000 roku jej opis, który wciąż możemy przeczytać na stronie Komendy Stołecznej Policji w sekcji osób zaginionych, brzmiał: wzrost 156-160 cm, włosy długie, farbowane, jasno blond, oczy jasne, mały nos, sylwetka szczupła. W tym samym miejscu możemy też zobaczyć zdjęcie progresy wiekowej, które pokazuje, jak Katarzyna mogłaby wyglądać jako dorosła kobieta. Z pozoru ta sprawa wydaje się być zwyczajna. Nastolatka znika z domu, może jakaś ucieczka, okres buntu, choć oczywiście wszyscy są zaskoczeni, bo przecież to taka grzeczna i dobra uczennica. I chyba właśnie ta maska, która pojawia się w tej sprawie, najbardziej mną porusza. Myślę, że przy wielu sprawach już słyszeliście, że dana osoba była miła, uczynna, pomocna, uśmiechnięta. Przeważnie tak, takie osoby są opisywane przez bliskich. Tylko, że jak się w tym pogrzebie, okazuje się, że wcale tak nie było. Tylko tym razem to, co najbardziej mnie przeraża, to, co pod tą maską się skrywało. Mam wrażenie, że zawiedli dorośli. Trochę uprzedzam oczywiście fakty, ale tak jakoś tym razem czuję, że chciałam od tego zacząć. Może, żeby właśnie taki z tego przekaz płynął, że za tą uśmiechniętą, pomocną osobą może skrywać się jakaś tajemnica, z którą ta osoba sobie nie radzi. W opisach Kasia była określana jako typowa nastolatka. W chwili zaginięcia chodziła do drugiej klasy liceum. W szkole radziła sobie dobrze. Nie była prymuską, ale też nie miała żadnych zagrożeń. Była osobą lubianą. Znajomi opisywali ją jako pogodną, zawsze uśmiechniętą. Według nich, choć była prawie pełnoletnia, to stroniła używek. Nie piła alkoholu, nie brała narkotyków, nie paliła papierosów. Nie sprawiała też żadnych problemów. Nie sprawiała też wrażenia, żeby się czymś martwiła. Wydawała się być beztroska. Nikt z jej bliskich nie podejrzewał, że to wszystko to są tylko pozory. I że nastolatka prowadzi podwójne życie. Że wcale nie jest taka szczęśliwa i beztroska. A skrywane tajemnice ujrzą światło dzienne dopiero po jej zaginięciu. W okresie zaginięcia Kasia żyła w dwóch domach. Jej rodzinny dom znajdował się na Białęce i mieszkała tam z mamą, ojczymem i młodszym bratem. Ponieważ jednak liceum wybrała bliżej Mokotowa, gdzie mieszkali jej dziadkowie, to postanowiła, że w tygodniu będzie mieszkała właśnie u nich, a im ten układ odpowiadał. Gdy miała jednak wolne, jakieś weekendy czy dłuższą przerwę w szkole, no to wtedy wracała do domu rodzinnego.
Taki system wszystkim odpowiadał, sprawdzał się, więc nikt w niego nie ingerował. Ogólnie było też tak, że Kasia z mamą miała nie do końca dobre stosunki. W niektórych artykułach możecie znaleźć informację, że Kasia na kilka dni przed tym, jak zaginęła, przeprowadziła się do dziadków. Ale bazując moim zdaniem na bardziej wiarygodnych źródłach, jednak sugeruję, że było zupełnie inaczej, czyli że właśnie w tygodniu Kasia mieszkała u dziadków, a najczęściej na weekendy wracała do mamy. Z tym niedogadywaniem się z mamą to chyba raczej chodziło też o to, że po prostu Kasia nie miała tak dobrej relacji z mamą. Nie były przyjaciółkami, Kasia się jej nie zwierzała. Bardziej była właśnie związana z babcią i dziadkiem, a z dziadkiem to chyba najbardziej. Pewnie też dlatego, że brakowało jej ojca. Co takiego się przydarzyło, że tata Kasi nie był obecny w jej życiu? Niestety kilka lat wcześniej miał tragiczny wypadek, w którym zginął. Kasia miała wtedy około 9-10 lat i bardzo trudno było jej się pogodzić z tą sytuacją. W tym okresie bardzo potrzebowała taty, z którym emocjonalnie była związana. Na pewno wpływ też na to miało to, że gdy Kasia była mała i urodził się jej młodszy brat, to niestety warunki mieszkaniowe były niewystarczające dla czteroosobowej rodziny. Wtedy jej rodzice podjęli trudną decyzję, że na pewien czas będą musieli się rozdzielić. W związku z tym Kasia zamieszkała z tatą, a jej młodszy brat został z mamą. I taka sytuacja trwała przez około rok. Chodziło po prostu o to, że nie mogli mieszkać razem, bo nie było miejsca, aby się pomieścili i dlatego tak zadecydowali, że skoro Kasia jest starsza, to może zamieszkać na chwilę z tatą, a skoro jej młodszy brat potrzebował bardziej mamy, to zostanie z mamą. Rodzice oczywiście się nie rozstali na ten czas, oni się dalej wszyscy spotykali, tylko mieszkali oddzielnie. Później znów zamieszkali razem, ale to z tatą po tym wszystkim Kasia miała silniejszą więź. A po jego stracie nie było już tak samo. Bardzo za nim tęskniła i chciała, żeby znów był w jej życiu. I wtedy, właśnie w tym kluczowym momencie, pojawił się w nim pewien mężczyzna. Ogromne wsparcie i pomoc zaczął okazywać jeden z sąsiadów, znany prawnik. I ogólnie wyjaśnię pewną kwestię, bo w materiałach możecie trafić, że mężczyzna ten miał na imię Jan i od razu wam powiem, że tak nie było. Jeśli poszukacie trochę w internecie, to znajdziecie zdjęcie tego mężczyzny, oczywiście takie, na którym nie widać jego twarzy, ale patrząc po tym zdjęciu, po opisach możecie wywnioskować, jak miał na imię. Więc jeżeli wyświetli wam się Jan przy wyszukiwaniu Kasi w Google'ach, to od razu wam powiem, że to jest błędny trop. I adwokat z Krakowa to nie jest ten człowiek. Wiem też, że w internecie normalnie można znaleźć dane tego człowieka, natomiast ja postanowiłam, że nie będę o tym wspominać, dlatego że w tej sprawie nie zapadł żaden wyrok i nikt nie został skazany. W związku z tym uważam, że jego dane nie są tu potrzebne, a czy uważacie, czy jest winien, czy nie, to już zostawiam wam. Ja tak jak zwykle postarałam się zebrać jak najwięcej informacji, pokazać wam to z różnych stron i już sami ocenicie, co wy o tym uważacie. No i też nie my jesteśmy od wydawania wyroków. Jeżeli nie zapadł wyrok w tej sprawie, to znaczy, że nie było na razie wystarczających dowodów. Dlatego też proszę was, że jeżeli traficie jednak na dane tego człowieka, to żeby nie pisać ich w komentarzu. Wróćmy do momentu, gdy powiedziałam, że bardzo pomocne dla rodziny Kasi okazało się wsparcie przyjaciela rodziny i przy okazji ich sąsiada. Mężczyzna był wtedy po 40. Był majętny, szanowany, mieszkał dosyć blisko domu Kasi. Nie był bezpośrednim sąsiadem, ale mieszkał ulicę dalej. Mniej więcej tak to wyglądało. Była to też część Białołęki, gdzie najczęściej występują domy jednorodzinne i niedaleko jest las. Teraz może nie wiecie, czemu o tym wspominam, ale niedługo się wyjaśni. W każdym razie jego pomoc była nieoceniona w tym momencie. Do tego jego osoba w jakimś stopniu wypełniła pustkę, która powstała po stracie taty u Kasi. Ale oczywiście mężczyzna miał też swoją rodzinę, był żonaty, miał dzieci. Więc jeśli na przykład w pierwszym odruchu pomyśleliście, że może ten prawnik chciał się związać z mamą Kasi, to tak nie było. Mężczyzna ich wspierał, ale jako przyjaciel. A mama Kasi niedługo również ułożyła sobie życie, a wkrótce wprowadziła nowego mężczyznę do życia swoich dzieci. Z ojczymem nastolatka nie miała najlepszej relacji. Zdecydowanie wujek, jak Kasia nazywała tego sąsiada prawnika, był jej bliższy. Według jednej z jej koleżanek, gdy Kasia miała około 12-13 lat, to jej relacja z tak zwanym wujkiem stała się już bardzo bliska. Kasia sama mówiła, że czasami zastępuje jej ojca, że zabiera ją na lody, że może mu o wszystkim powiedzieć. Z czasem ta więź zaczęła zacieśniać się jeszcze bardziej.
Z boku wyglądało to tak, że Kasia po śmierci taty zaczęła sobie już jakoś radzić. Wydawało się, że dorośli w jej otoczeniu spełnili swoje zadanie, okazali jej wsparcie, dali jej odpowiednią uwagę. Ale niestety wcale tak nie było. Dziewczyna swoje emocje skrywała pod maską pogodnej nastolatki, ale w środku zupełnie sobie z tym nie radziła. Czas jednak mijał, a ona dorastała. Zaczęła też interesować się chłopakami, a wkrótce spotykać ze starszym od niej o parę lat Łukaszem. Był miły i sympatyczny, bardzo w niej zakochany. Para do chwili zaginięcia Kasi była razem od kilku lat, mimo że mamie Kasi Łukasz nie przypadł do gustu. Ale to jednak on wiedział o dziewczynie najwięcej i to dzięki niemu nastąpił przełom. Łukaszowi na dziewczynie zależało bardzo. Na tyle, że gdy dowiedział się, że w jej życiu jest jeszcze jeden mężczyzna, to postanowił jej w tym pomóc, a zwłaszcza pomóc poradzić sobie z tymi wszystkimi emocjami. Nie do końca rozumiał, jaka relacja była między Kasią a jej wujkiem. Wiedział natomiast, że nie służyła ona dziewczynie, że była toksyczna, że nastolatka nie umiała z niej zrezygnować i w pewien sposób była chyba nawet uzależniona. Łukasz sam był młodą osobą. Wiedział, że chce pomóc Kasi, ale nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, na czym polega problem. Uznał więc, że najlepiej będzie, jeżeli Kasia zgłosi się do specjalisty. Martwił się o nią, więc znalazł dla niej psychologa i chciał, aby to właśnie on uświadomił jej, jak sobie może z tym wszystkim poradzić i że ta relacja, w którą się uwikłała, nie jest dobra. Bo prawda jest taka, że póki Kasia nie zaginęła i póki Łukasz nie przeczytał jej pamiętnika, to nie wiedział, co takiego dokładnie działo się między nią a wujkiem, który z biegiem lat w zasadzie już przestał być jak wujek. Chłopak wiedział też, że mężczyzna udziela Kasi wsparcia finansowego i że nie będzie tak łatwo wykluczyć go z ich życia. Chciał jednak, aby byli tylko we dwójkę, aby razem budowali swój związek. Dlatego na pierwszą wizytę poszedł z Kasią i czekał na nią na korytarzu. Po tym pierwszym spotkaniu Kasia umówiła się jeszcze na drugie. Na to przybyła już sama. I w zasadzie było to jej drugie i ostatnie spotkanie. Jeśli chodzi o przyczynę, dlaczego więcej Kasia się nie spotkała z psychologiem, to była to jej własna decyzja. W książce Kroniki zbrodni Moniki Całkiewicz i Roberta Ziembińskiego, która jest napisana w formie wywiadu z panią prokurator, możemy się dowiedzieć, że prawdopodobną przyczyną tej sytuacji było to, że Kasia nie była gotowa, aby słuchać o mężczyźnie, o którym już wam wspomniałam, który przez psychologa miał być przedstawiony w złym świetle. Choć Kasi było trudno w tej relacji, jaka wytworzyła się między nimi, to jednak nie była gotowa na to, aby usłyszeć z zewnątrz o tym, że to coś złego, że tak nie powinno to wyglądać, bo to burzyło w zasadzie jej całe dotychczasowe życie. W końcu ten mężczyzna był w tym jej życiu przynajmniej około 7 lat. I choć relacja z nim zdecydowanie odbiegała od normy, to warto jednak zauważyć, że w pewien sposób był jej tak bliski jak jej własny ojciec, bo zapełnił po nim pustkę. Tylko że między nimi działy się też takie rzeczy, których oczywiście z tatą by nie robiła. Śledztwo w sprawie zaginięcia Kasi zaczęło się rutynowo. Jej rodzina zgłosiła zaginięcie na policji, a ta rozpoczęła poszukiwania. W pierwszej kolejności policjanci rozmawiali z rodziną. Poznawali osoby z otoczenia nastolatki, dopytywali o różne szczegóły. Sprawdzali, jak reagują na ich pytania, czy ktoś może wydaje im się podejrzany. Podążali każdym tropem i weryfikowali każdą osobę z otoczenia dziewczyny. Śledczy szybko ustalili, że 9 maja nie wydarzyło się nic specjalnego. Był to ciepły, słoneczny dzień i Kasia postanowiła z tego skorzystać. Spakowała plecak, a w nim kostium kąpielowy, ręcznik, komórkę i kanapki na później, które wcześniej przygotowała jej babcia. To był dzień wolny od nauki, dlatego że w liceum odbywały się matury i pozostałe klasy nie musiały być obecne w szkole w tym czasie, a wręcz właściwie nie powinny, aby nie przeszkadzać maturzystom. Dzień wcześniej po południu Kasia długo rozmawiała z kimś przez telefon i po tej rozmowie poprosiła, aby babcia przygotowała jej kanapki, bo następnego dnia właśnie będzie miała takie plany, że ze znajomymi wybierze się na Zegrze. A dokładniej planowała się tam udać z koleżanką i kolegą, aby się poopalać. W danym dniu przed wyjściem pożegnała się więc z babcią, wzięła kanapki i powiedziała, że wybiera się na Zalew Zegrzeński. Nie wspomniała nic o tym, aby miała nie wrócić na noc do domu. A że w domu dziadków panowała taka zasada, że Kasia ma wracać mniej więcej do godziny 22, to też uważali, że do tej godziny powinna już dawno być w domu.
I była to zasada, którą Kasia przestrzegała i szanowała, dlatego że jej dziadek nie cieszył się już takim zdrowiem jak kiedyś, a ona nie chciała mu dokładać i na przykład go denerwować późnymi powrotami. Więc gdy wybiła godzina 22, a Kasi wciąż nie było w domu dziadków, to ci pomyśleli, że może w takim razie postanowiła, że zanocuje u mamy. Bo kluczowe jest to, że w zasadzie z Mokotowa nad Zalew Zagrzeński jest dużo dalej niż z Białęki nad Zalew Zagrzeński. Więc zostanie u mamy wydawało się być bardziej rozsądnym wyjściem, aby już Kasia nie musiała przez całą Warszawę jechać. Mimo że z Białęki było bliżej nad Zagrze, to jednak nie było tak, że w to miejsce przyjeżdżały tylko osoby z tych okolic, ale w zasadzie z całej Warszawy, a czasami nawet całej Polski. Do dziś zresztą Zalew Zagrzeński przyciąga wiele młodych osób, więc wybór tego miejsca nie wydawał się nikomu dziwny. Tak naprawdę jest to Jezioro Zagrzeńskie, ale potocznie mówi się na nie Zalew Zagrzeński. Położone jest za Warszawą w powiecie legionowskim. I bliskość stolicy sprawia, że w sezonie ściąga mnóstwo osób, które mają ochotę się pokąpać, poleżeć na plaży czy skorzystać ze sprzętu wodnego. W zasadzie jest to jedno z najpopularniejszych miejsc wśród żeglarzy w pobliżu Warszawy. W tym momencie pojawiło mi się ważne pytanie. Czy Kasia dotarła nad zalew? Czy jest gdzieś jakieś potwierdzenie na to? I powiem wam, że nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli obejrzycie odcinek magazynu kryminalnego 997, to tam jest pokazana inscenizacja, gdzie jednak wybiera się faktycznie ze znajomymi na Zagrze i tam po raz ostatni jest widziana. W trakcie odbiera telefon i później mówi znajomym, że musi lecieć. Jeśli jednak obejrzymy materiał do końca, to później pojawia się wywiad z policjantem, który był zaangażowany w tę sprawę i dowiadujemy się w zasadzie już czegoś innego. A mianowicie, że według świadków to Kasia zmierzała w tamtą stronę, ale nikt nie potwierdził, że tam dotarła. Z kolei w kronikach zbrodni, w tej książce, o której wam wspomniałam, prokurator twierdzi, że koleżanka, z którą Kasia miała się spotkać, zaprzeczyła, że miały się spotkać nad Zagrzem. Do tego żadna inna znajoma również nie potwierdziła, że była tam umówiona z Kasią. Ale za to powiedziały, że jeżeli Kasia mówiła, że się z nimi umówiła, to najczęściej spotykała się ze wspomnianym mężczyzną. Także gdybym miała wyciągnąć z tych wersji jakiś wniosek, to raczej taki, że Kasia raczej nad Zagrze nie dotarła. A przynajmniej nie ma potwierdzenia, że tak się stało. Ale pytanie, czy w ogóle miała tam dotrzeć, czy faktycznie była tam z kimś umówiona? Mam wrażenie, że nie. Ale to już jest moja opinia. W każdym razie nadszedł następny dzień, czyli 10 maja. Kasia nie wróciła na noc do domu do dziadków, więc ci w końcu postanowili zadzwonić do niej, a dokładniej do jej mamy i dowiedzieć się, czy dziewczyna jest na miejscu. Wtedy dopiero okazało się, że nikt nie wie, gdzie jest Kasia, bo Kasia nie nocowała w domu. I jak to bywa w takich sytuacjach, bliscy nastolatki postanowili dzwonić do jej znajomych i dowiadywać się, czy przypadkiem dziewczyna nie jest z nimi. I gdy wszędzie otrzymywali tę samą odpowiedź, czyli że nikt nie wie, gdzie jest Kasia, to postanowili, że czas to zgłosić na policję. Taka ciekawostka, zanim też do tego doszło, to mama Kasi udała się do Jasnowidza, ale do tego wątku wrócę jeszcze później. Po tym jak nastolatka do domu nie wróciła, a śledczy przyjrzeli się jej otoczeniu, to w pierwszej kolejności ich uwagę zwrócił jej ojczym. Dosyć szybko ustalono, że jego relacja z Kasią nie należała do najlepszych. Dziewczyna nie lubiła mężczyzny, ale w zasadzie oprócz braku sympatii nie było żadnego powodu, by uważać, że mógłby mieć coś wspólnego z jej zaginięciem. Został więc skreślony z listy podejrzanych, a jak się później okazało, niedługo po tym jak Kasia zaginęła, umarł. Kwestią, nad którą śledczy się także skupili, był telefon, który dzień wcześniej odebrała będąc u dziadków. Uznali, że jeżeli ustalą, z kim Kasia rozmawiała, to może dowiedzą się, z kim się umówiła. Był tylko pewien problem. Kasia miała telefon na kartę. Dla przypomnienia chodzi o to, że albo kiedyś był abonament, albo na kartę, czyli tak zwany prepaid, czyli najpierw doładowywaliśmy telefon, potem można było rozmawiać. I pewnie teraz wydaje się to niewyobrażalne, ale wtedy, jeżeli ktoś miał telefon na kartę, to operatorzy nie rejestrowali tych rozmów przechodzących. Myślę, że jak siedzicie w serialach kryminalnych, to często pojawiał się taki wątek, że ktoś miał telefon na kartę, potem zniszczył kartę i to praktycznie było nie do namierzenia. Teraz to już wygląda zupełnie inaczej, bo kiedyś taki telefon na kartę można było kupić nawet w kiosku, a teraz, żeby mieć taką opcję, to i tak trzeba przedstawić swoje dane, czyli przedstawić jakiś dokument tożsamości. Więc teraz to już jest jak najbardziej do namierzenia, ale wtedy tak nie było. W każdym razie opcja była taka, że były rejestrowane te połączenia wychodzące, a nie przychodzące. Mam na myśli oczywiście u operatora.
bo gdyby śledczy mieli dostęp do telefonu Kasi, to widzieliby, z kim rozmawiała, ale nie mieli takiego dostępu. W związku z tym do dzisiaj nie udało się ustalić, z kim wtedy rozmawiała Kasia. Skoro ten trop nic nie dał, to śledczy postanowili skupić się na kolejnej osobie, czyli na Łukaszu, chłopaku nastolatki. 20-kilkulatek nie wzbudził zaufania policjantów. W trakcie zeznań nie utrzymywał kontaktu wzrokowego. Sprawiał wrażenie, jakby coś ukrywał. Myślę, że sobie zdajecie świetnie sprawę z tego, że podczas przesłuchania śledczy muszą wybrać, jaką taktykę obrać. I że dobre wyczucie danej osoby sprawia, że mogą wyciągnąć od niej istotne informacje. Najczęściej kojarzy mi się tak zwany dobry i zły glina, ale oczywiście nie każde przesłuchanie tak wygląda. W przypadku Łukasza śledczy postanowili, że trzeba postawić na bardzo takie dosadne przesłuchanie. Trwało ono 3 godziny, ale w końcu chłopak nie wytrzymał presji i wyjawił prawdę. Bo do tej pory śledczy zupełnie nie wiedzieli o pewnej kwestii, a mianowicie o tym, że Kasia pisała pamiętnik. Był to zeszyt, w którym Kasia opisywała wszystkie swoje rozterki, ale trzymała go u Łukasza. Tak na marginesie to też moim zdaniem pokazuje, jak bardzo mu ufała. A dlaczego Łukasz ukrywał te informacje? Po prostu chciał być lojalny wobec swojej dziewczyny. Wiedział, że pisze tam o bardzo osobistych rzeczach i w ten sposób liczył, że ją ochroni. Kochał ją i bardzo mu na niej zależało. Śledczy skreślili go więc z listy podejrzanych i zajęli się pamiętnikiem. Na tym etapie śledztwa nie wiedzieli jeszcze, że tych pamiętników będzie więcej, a dokładniej 2. Jednak już ten pierwszy zeszyt okazał się być przełomowy i nadał śledztwu zupełnie inny bieg. Przewracając kolejne strony, szybko wyszło na jaw, że Kasia nie miała wcale beztroskiego życia, jak to przedstawiała jej rodzina. A jej koszmar zaczął się mniej więcej, gdy miała 13 lat i zaczęła dorastać. Z zapisku wynikało, że dorosły mężczyzna z jej otoczenia uwiódł ją i nakłonił do zrobienia czegoś, na co nie mogła być gotowa. Niedługo po tych wydarzeniach przeżyła też swój pierwszy raz i było to z tym samym mężczyzną. Kasia napisała też wprost, kto nim był, a dokładniej, że był to ten jej owy wujek, czyli sąsiad prawnik, mężczyzna, który był jej najbliższy po stracie ojca. I od razu wspomnę o pewnej kwestii, bo i po komentarzach, i po różnych źródłach widziałam, że jest to taka sprawa budząca wiele kontrowersji. Otóż według źródeł nie da się jednoznacznie ustalić, kiedy dokładnie Kasia przeżyła swój pierwszy raz. I nie chodzi mi o to, że ja nie mogę tego ustalić, ale że nawet śledczy nie byli w stanie tego ustalić. I dlatego też nie zostały postawione żadne zarzuty w tej sprawie, bo bez Kasi, która mogłaby powiedzieć, jak było naprawdę, nikt nie miał pewności, która z wersji jest tą prawdziwą. Bo z jednej strony możecie trafić na informację, że miała wtedy mniej więcej właśnie na przykład 13 lat, ale z drugiej są zeznania jej chłopaka, który twierdzi, że jemu powiedziała, że miała 15 i że wcześniej dochodziło już do jakichś takich intymnych sytuacji, ale nie był to seks. W każdym razie z jej pamiętnika wynikało, że wplątała się w coś, czego sama nie umiała udźwignąć, z czego nie wiedziała, jak się wyplątać i w zasadzie wydawało się, że nie do końca wiedziała, czy w ogóle chce się wyplątać. Dziewczyna pisała o tym, jak ta relacja się rozwijała, jak powoli stawała się coraz bardziej intymna, że zaczynała się od pocałunków, potem było dotykanie intymnych części ciała i dopiero po jakimś czasie współżycie. Z opisów wynikało, że była bardzo emocjonalnie zaangażowana w tę znajomość. Nawet pomimo tego, że otrzymywała pieniądze, dokładnie miesięcznie 300 zł, które w tamtym czasie było ogromną kwotą. Nie było jednak tak, że Kasia otrzymywała pieniądze za tą relację, tylko po prostu było to takie wspieranie jej. I tak na marginesie, jak wspomniałam, będą 2 pamiętniki i taka ciekawostka, jednym z tych zeszytów, w którym Kasia pisała, był popularny wtedy kalendarz szalonego małolata. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, które zapiski były w którym pamiętniku. Ale wracając do tych pieniędzy, to też jest ważna kwestia, która później w przypadku aktu oskarżenia będzie kluczowa, to, że samo dawanie pieniędzy bliskiej osobie, bo jednak była to córka zmarłego przyjaciela, nie jest przestępstwem. I to, co jeszcze chciałabym podkreślić, to, że nie znaleziono dowodów, że te pieniądze były jakkolwiek zależne od zgody Kasi na współżycie. Albo, że była to na przykład nagroda za to. I jak już jesteśmy przy tym, to w zasadzie to też jest słowo przeciwko słowu, jeżeli chodzi o to współżycie. Bo mężczyzna, o którym mowa, zdecydowanie zaprzeczał, że do czegoś takiego dochodziło. Ale do tej sprawy jeszcze wrócimy.
W każdym razie śledczy, który czytał te zapiski, miał wrażenie, że mężczyzna zabrał jej całą niewinność i sprawił, że dziewczyna nie umiała się wyplątać z tego dziwnego układu. Nie potrafiła się od niego uwolnić i skupić tylko na Łukaszu. Jednocześnie była w dwóch relacjach, prowadziła podwójne życie i każdego z tych mężczyzn, czyli prawnika i Łukasza, kochała. Policjanci dosyć szybko ustalili, kim był ten mężczyzna, który stał za tym wszystkim. Śledczy nie mogli zrozumieć, jak przyjaciel rodziny, który wsparł mamę Kasi po śmierci męża, potem starający się zastąpić nastolatce ojca, stał się w końcu kimś, kto nią manipulował. Wiedzieli natomiast, że teraz cała ich uwaga skupi się na prawniku, który według tego, co pisała dziewczyna, zdecydowanie przekroczył granicę. Ważne jest też to, że te zapiski nie były prowadzone regularnie. A w zasadzie Kasia miała dosyć długą przerwę w pisaniu, bo ostatni wpis był sprzed roku. Jak wspomniałam, później też okaże się, że jest więcej takich pamiętników. W pierwszym śledczy znaleźli dokładne opisy relacji, która wytworzyła się między nastolatką a mecenasem. Jak mówiłam, były też tam informacje o ich współżyciu. Gdy śledczy znajdą drugi pamiętnik, okaże się, że będą tam daty i adresy hoteli, w których się spotykali, a do tego będą dokładne opisy każdego takiego spotkania. To też będzie podstawa do tego, aby zweryfikować, czy Kasia pisała tam prawdę, czy jednak może na przykład zakochała się w mecenasie i specjalnie to napisała i zniszczyć mu życie, bo ten na przykład ją odrzucił. W końcu, jak wspominałam, mężczyzna miał żonę i dzieci, a do tego był szanowanym prawnikiem. Mimo wszystko dotarcie do tych zapisków sprawiło, że śledczy zrozumieli, że nie mają do czynienia z zwykłym zaginięciem nastolatki. Że Kasia nie zapomniała się na jakiejś imprezie i po kilku dniach się zjawi. Coraz bardziej zaczęli rozważać hipotezę, czy nie chodzi tutaj o zabójstwo. Było to tylko jakieś przeczucie, ale bardzo silne. Wniosek był jeden. Zdecydowanie trzeba było się bliżej przyjrzeć relacji między Kasią a wspomnianym mężczyzną. W pierwszej kolejności policjanci udali się do mamy Kasi, aby wypytać ją, czy coś zauważyła. Jaki charakter według niej miała relacja między jej córką a przyjacielem rodziny? Kobieta uważała, że miała ona charakter przyjacielski. Nie zdawała sobie sprawy, że między nimi mogłoby być coś więcej. Przepytane zostały także koleżanki Kasi, które potwierdziły, że dziewczyna opowiadała im o tej znajomości i że brzmiało to niepokojąco. Ich zdaniem nie był to przyjacielski układ, zdecydowanie chodziło tam o coś innego. Dodały jednak, że ta znajomość dla dziewczyny była trudna, problematyczna, że czuła, że nie powinno to tak wyglądać, że niedobrze się dzieje. Do tego w pewnym momencie w Kasi zaszła bardzo widoczna zmiana, mniej więcej gdy skończyła 16 lat. Z takiej wycofanej, nieśmiałej, grzecznej nastolatki przemieniła się w zupełnie inną osobę. Wcześniej trzymała się z boku, teraz nagle była bardzo pewna siebie. Zaczęła też chodzić w zupełnie innych ubraniach, dużo droższych, markowych. Zakupy stały się też ważną częścią jej życia. Być może w ten sposób rekompensowała sobie trudną relację. Bo jak się niedługo okaże, Kasia nie do końca chciała pogodzić się z tym, że prawnik, z którym się spotyka, ma żonę i nie planuje się z nią rozwieść. Co więcej, koleżanki powiedziały, że zdarzało im się chodzić z Kasią do kancelarii, w której pracował wspomniany mężczyzna, aby poprosić go o dodatkowe pieniądze. Podobną wersję przedstawił wcześniej Łukasz, chłopak nastolatki, który twierdził, że Kasia prosiła go o pomoc i chciała zerwać znajomość z mecenasem. Według niego nie umiała tego zrobić sama i stąd też między innymi był pomysł z psychologiem. Ważne jednak dla śledczych było wciąż to, że na razie nie było dowodów, które jednoznacznie potwierdziłyby, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Na pewno mecenas stał się głównym podejrzanym, miał motyw, ale miał też wpływy i znał się na prawie. I to ostatnie okaże się później kluczowe. A do tego bez twardych dowodów nie było mowy o procesie. Bo myślę, że też zdajecie sobie z tego sprawę, że główną zasadą postępowania karnego jest zasada domniemania niewinności. Czyli mówiąc prościej, jeżeli nie ma wystarczających dowodów, aby udowodnić czyjąś winę, to pozostaje on niewinny. Ale śledczy prowadzący tę sprawę nie zamierzali się poddać przez to, że chodziło o wpływową osobę. Sama świadomość, że dorosły mężczyzna śmiał wykorzystać dziecko, sprawiła, że postanowili zrobić wszystko, aby doprowadzić tę sprawę do końca. Kluczowe było potwierdzenie, czy faktycznie Kasia stała się ofiarą. Dlatego powołano biegłych psychologów.
Ich zadaniem było to, aby potwierdzić, czy zapiski stworzone przez Kasię są prawdziwe, czy może wytworem jej wyobraźni. I na podstawie opinii biegłych ustalono, że mają one wiele cech pozwalających, aby przyjąć, że Kasia opisywała autentyczne zdarzenia. Byli też oni w stanie wyodrębnić różne etapy tej znajomości, m.in. ukrywanie związku, stopniowe uzależnianie Kasi od siebie przez dorosłego mężczyznę, potem miała być faza protestu i próby wydostania się z tej relacji. Biegli wskazywali też na to, że ta ostatnia faza pojawia się wtedy, gdy w życiu dziecka pojawia się ktoś, kto może być jego wybawicielem, na kim może polegać. A w przypadku Kasi taką osobą mógł być Łukasz. I wczytując się dalej we fragmenty opinii biegłych, które możecie znaleźć m.in. w książce Kroniki zbrodni, dowiadujemy się czegoś zaskakującego. Chodzi o to, że choć między mecenasem a Kasią nie było żadnego pokrewieństwa, to jednak specjaliści powiedzieli, że ich zdaniem mamy tu przykład kazirodztwa. A zatem Kasia przejawiała cechy nie tylko dziecka, które było wykorzystywane seksualnie, ale także, że była w relacji o charakterze kazirodczym. Ale o to chodzi, że ten termin nie jest zarezerwowany tylko dla osób spokrewnionych, ale bardziej chodzi o to, jaka relacja ich łączy. Czyli jeżeli dane dziecko postrzega daną osobę dorosłą jako kogoś bliskiego, to już wystarczy, aby potem używać tego terminu. Bo w zasadzie dla Kasi mecenas był jak członek rodziny. I znów takie wtrącenie ode mnie. To, że biegli przedstawili taką opinię i to, że biegli wskazali, że ich zdaniem była to tego typu relacja, nie znaczy, że jest to opinia niepodważalna. I prawdopodobnie, gdyby doszło do procesu, to mecenas mógłby powołać swoich biegłych i wtedy mogliby przedstawić zupełnie inną opinię albo obalić tę opinię. Pomimo tak jednoznacznej opinii biegłych, ta sprawa wciąż nie mogła trafić do sądu. Brakowało dowodów. Śledczy postanowili więc pójść tropem rachunków bankowych. Bazując na zeznaniach Łukasza, śledczy dowiedzieli się, że mężczyzna założył w banku dla Kasi konto, takie typowe konto przeznaczone dla młodzieży, i wpłacał tam regularnie niewielkie kwoty. I tu pojawiła się zaskakująca informacja, bo według danych nadawcą niektórych wpłat miał być Łukasz. Policjanci wrócili więc do chłopaka, aby zapytać go, czemu dokonywał wpłat, i im tego nie powiedział. Chłopak wydawał się być zdziwiony i twierdził, że to nie on. Powiedział, że prawnik to zrobił celowo, aby odsunąć od siebie podejrzenia. Znów na niekorzyść działały czasy, bo był to rok 2000, czyli bankowość elektroniczna praktycznie nie istniała. Były to czasy, gdy przelewy były dokonywane po ręcznym wypełnieniu druku w banku albo na poczcie. Na szczęście udało się uzyskać druki tych przelewów, więc można było później przekazać je specjaliście, aby ten ocenił, kto je wypełniał, czy faktycznie Łukasz, czy może jednak ktoś inny. Pobrano odpowiednie próbki, a później przekazano je do specjalisty wraz z drukami i czekano na rezultaty. W rubryce osoba wpłacająca widniały dane Łukasza. Na dole był jego podpis. I co ciekawe, biegły wykluczył ze 100% pewnością, że były one wypełnione przez Łukasza. Zaobserwował także, że na 5 z nich rozpoznał pismo, które miało należeć do mecenasa. A ten wątek będzie miał ogromne znaczenie przy przesłuchiwaniu mecenasa. Kolejnym tropem będzie sprawdzenie tych hoteli, o których wam wspominałam. Ale żeby tak się stało, śledczy musieli odnaleźć ten drugi pamiętnik. Jak do tego doszło? Przy zaginięciu Kasi i zgłoszeniu tego na policję przez jej bliskich, wspominałam wam, że jej mama udała się do Jasnowidza. Otrzymała wtedy informację, że jej córka nie żyje, że została uduszona i że stoi za tym około 40-letni mężczyzna związany z jej rodziną. Wszystkie te informacje kobieta przekazała policjantom, ale wiadomo, jak podchodzi się do takich spraw. Choć mama Kasi upierała się, że jest pewna, że chodzi o mecenasa. W każdym razie, gdy śledczy stanęli w miejscu i nie mieli już żadnych nowych tropów, to postanowili się złapać wszystkiego, co mają. W ten sposób zaczęli od tego, że rozważyli słowa jasnowidza. Krzysztof Jackowski, zapoznając się ze sprawą, uznał, że dziewczyna już nie żyje, że wie, gdzie są jej zwłoki i wskazał rejon, gdzie policjanci powinni ich szukać. A dokładniej został wskazany las na Białołęce. Teraz wracam też do tego, dlaczego na początku podkreśliłam, że niedaleko domów na Białołęce były lasy, bo dokładnie te same lasy potem zostały wskazane. Śledczy traktują ten trop poważnie i postanawiają wybrać się w te miejsce i przeszukać je.
a są to naprawdę ogromne tereny. I do ich przeszukania potrzeba ponad 100 policjantów z oddziałów prewencji. Sprowadzony zostaje także pies tropiący. Pomimo ogromnego zaangażowania i udziału tylu osób, nie udaje się odnaleźć ciała Kasi. Policjant prowadzący to śledztwo skomentował to tak. Ja byłem już na takim etapie, że łapałem się każdej informacji, co mi szkodziło sprawdzić. Dodaje także, że do tej pory zebrano same poszlaki, wciąż trzeba było twardego dowodu. No i rodzina Kasi naciskała na przeszukanie tego terenu. I tu pojawia się kolejny ciekawy zbieg okoliczności, bo niedługo po tym, jak śledczy skończył rozmawiać z jasnowidzem i uznał, że jego wskazówki nie pomogły w śledztwie, to otrzymał bardzo zaskakujący telefon. Telefonował ktoś z ważnego wydziału w Komendzie Głównej i poinformował śledczego, że ma bardzo ważne wskazówki od wróżki. I choć dla niektórych może brzmieć to komicznie, to jednak okazało się, że kobieta faktycznie pomogła w śledztwie. Kobieta, która podawała się za wróżkę, miała też doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z policją. Nie był to pierwszy raz, kiedy pomagała przy jakimś śledztwie. Dla spokoju policjant postanowił wysłuchać, co takiego ma do powiedzenia ta kobieta, choć liczył, że raz na zawsze będzie mógł już zrezygnować z udziału takich osób w tym śledztwie. Oczywiście oficjalna wersja jest taka, że policjanci nie mogą korzystać z usług takich osób i opierać się na tym śledztwa. A nieoficjalnie? Każda wskazówka jest cenna, zwłaszcza jak nie ma punktu zaczepienia. To, co było takie na plus, jeżeli chodzi o tę wróżkę, to, że kobieta wcale nie chciała rozgłosu. Dlatego też nie ma nigdzie jej danych. Chciała po prostu pomóc, podzielić się tym, co wiedziała. Dla spokoju policjant postanowił też sprawdzić, czy aby na pewno nie ma żadnego powiązania z tą rodziną, czy wcześniej nie wiedziała o tej sprawie, czy nie mogłaby wywnioskować czegoś na podstawie jakichś skojarzeń. Ostatecznie tych spotkań było kilka. I co ciekawe, wizje wróżki pokrywały się z wizjami jasnowidza. Początkowo więc nie były zbytnio pomocne, ale w końcu pojawiło się coś nowego. Podczas jednego ze spotkań wróżka przekazała policjantowi, że są jeszcze jakieś rzeczy, które są jakoś związane z pisaniem i należą do Kasi. I te rzeczy mają się znajdować u koleżanki Kasi. Ta informacja była bardzo ogólna i nie za wiele mówiła śledczemu, ale kolejna już sprawiała, że wie, do kogo się udać. Otóż wróżka była w stanie podać rysopis tej koleżanki. Powiedziała, że ma blond włosy i ma jakieś koraliki. I w zasadzie to było tyle, ale śledczy od razu skojarzył, o którą koleżankę chodzi. Właśnie te koraliki okazały się być kluczowe. Policjant stwierdził, że zaryzykuje i pojechał do tej dziewczyny, choć wcześniej już ją przesłuchiwał i nic nie wspominała, że miałaby coś, co należałoby do Kasi. Od razu był bardzo bezpośredni i postanowił zablefować. Powiedział, że wie, że dziewczyna coś ukrywa, że nie jest to jej własnością i jest to ważny dowód w sprawie zaginięcia Kasi. Pouczył ją także, co grozi za utrudnienie śledztwa. Ku jemu zaskoczeniu, dziewczyna postanowiła się przyznać i powiedziała, że faktycznie ma coś, co należy do Kasi i że jest to jej pamiętnik. I tak jak wam wspominałam, w tym drugim zeszycie były informacje o datach i hotelach, w których miała spotykać się z mecenasem. Było to już coś, co można było zweryfikować. W związku z tym śledczy postanowili udać się w te wszystkie miejsca i wypytać, czy faktycznie takie spotkania się tam odbywały. Po kolei więc sprawdzali, czy te wszystkie informacje mają swoje pokrycie. Przepytana została także obsługa. Wniosek z tego wszystkiego jest jeden. Dziewczyna nie kłamała. Zeznania świadków i zapisy potwierdzają, że Kasia i prawnik przebywali w tych hotelach. Nie ma oczywiście pewności, co tam robili, ale jest to jakiś punkt zaczepienia. Na tej podstawie śledczy zakładają także, że reszta zapisków Kasi również jest prawdą i że z tych wszystkich zapisków wyłania się obraz trudnej znajomości. Bo jak wspomniałam, Jan miał żonę, a Kasi nie pasowało to, że sytuacja tak wygląda. Chciała, żeby mężczyzna wybrał. Ona albo żona. W pamiętniku pisała, że ma świadomość, że jest tylko seksualną zabawką, że mężczyzna nie darzy jej uczuciem, traktuje ją przedmiotowo. Jednocześnie wyłania się z tego wszystkiego obraz zdesperowanej dziewczyny. Między innymi mamy tam taki zapisek. Ten pamiętnik, który teraz piszę, to jest również jeden z pionków w mojej grze. Nie powstał od tak sobie. W odpowiednim czasie i odpowiedniej porze wkroczy w moją zabawę. Pisała także, że jest opętana zemstą, że to wszystko ją pochłonęło i że myśli o tym codziennie.
Bo choć z jednej strony Kasia miała dosyć tej chorej sytuacji, to z drugiej zupełnie nie potrafiła sobie wyobrazić życia bez mecenasa. I to w ogóle było dla niej pogmatwane, bo darzyła uczuciem Łukasza. Z nim także współżyła, też był dla niej bliski, bardzo jej pomagał. I w zasadzie im częściej z nim współżyła, tym rzadziej miała ochotę robić to z mecenasem, a nawet zaczęła z niego sobie stroić żarty, z jego potencji. Tylko że właśnie w tym samym czasie kombinowała, jak być z tym mężczyzną, jak mieć go tylko dla siebie. To właśnie w tym czasie postanowiła postawić mu ultimatum i wykonała parę innych ruchów. Ponieważ mecenas nie chciał się zdecydować, nie chciał jej wybrać, nie chciał odejść od żony, to uznała, że weźmie los w swoje ręce. Wymyśliła, że na jego adres domowy wyśle kartkę, w której napisze bardzo sugestywną wiadomość i liczyła, że to żona przeczyta tę kartkę. To z kolei sprawi, że żona dowie się o jego romansie, pokłócą się i prawnik skupi się tylko na ich znajomości. Nagrała także wiadomość telefoniczną skierowaną do jego żony, w której mówiła, że mają romans. Ultimatum postawiła na 6 dni, zanim zniknęła. W pamiętniku napisała, że jeżeli do 15 maja mężczyzna nie poinformuje żony o tym, że są w związku i nie wynajmie jej mieszkania, to ona weźmie sprawy w swoje ręce. To też sprawiło, że zaczęli się kłócić. Mężczyzna był na nią wściekły, że wysłała tę kartkę. Według zapisków Kasi miał nawet na tyle się zdenerwować, że ją uderzył. Zastanawiająca jest w tym wszystkim też relacja Kasi z Łukaszem, a zwłaszcza jego podejście. Bo jednak w trakcie śledztwa wychodzi, że Łukasz dosyć dobrze sobie zdawał sprawę z tego, w jak dziwnym układzie Kasia jest z tym mężczyzną. Dlaczego się więc na to godził i jeszcze chciał jej pomóc? Wszystko wskazywało na to, że po prostu chodziło o to, że mu na niej zależało, że była to dla niego bardzo ważna relacja. Ale też jak później wyszło, nie znał wszystkich szczegółów znajomości Kasi z prawnikiem i dowiedział się o tym dopiero czytając jej pamiętnik. Stało się to jeszcze przed zaginięciem Kasi. Później mieli rozmowę i na tej podstawie mógł uznać, że ona po prostu jest w toksycznej relacji. I stąd potem były te próby pomocy jej w formie na przykład spotkania z psychologiem. I choć Łukasz był cierpliwy i był w stanie znieść przejściowo taką sytuację, to jednak chciał doprowadzić do tego, że mecenasa nie będzie w ich życiu. Kluczową kwestią były też pieniądze. One też w pewien sposób były uzależnieniem. W końcu dzięki nim Kasia mogła sobie pozwolić na wiele. I tak łatwo nie chciała z tego rezygnować. Była to też dla niej jakaś forma rekompensaty za to, że czuła się wykorzystywana. Jak już wspomniałam wcześniej, to wszystko też oznaczało, że Kasia jednocześnie odbudowywała relacje z Łukaszem i kombinowała, jak mieć mecenasa tylko dla siebie. Kogo w takim razie by wybrała? Na podstawie jej zapisków można wysnuć wnioski, że jej relacja z mecenasem była na tyle silna, że możliwe, że gdyby ten zdecydował się porzucić żonę, to jednak wybrałaby jego. Teraz przejdźmy do kwestii, co jeszcze policja miała na prawnika. W artykułach pojawiła się informacja o tym, że niedługo po zaginięciu Kasi mężczyzna oddał samochód do myjni. Miał tam zamówić pranie tapicerki. Jednak nie potwierdzono, że miało to coś wspólnego z zaginięciem Kasi. Zwłaszcza, że samochód mężczyzny był potem przeszukiwany. A samo mycie samochodu nie jest przecież zabronione i nie musi wskazywać na to, że ktoś dokonał jakiejś zbrodni. Oczywiście policjanci mieli pamiętniki dziewczyny, były te wpisy z ksiąg hotelowych, były zeznania koleżanek Kasi, ale wciąż były to tylko poszlaki. Przeanalizowano także połączenia między Kasią a mecenasem. Sprawdzono także jego telefon, czy to on wtedy, dzień przed zaginięciem Kasi, do niej nie dzwonił. Na billingach nic takiego nie było, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy mężczyzna nie miał też innych numerów telefonu, na przykład właśnie na kartę. Śledczy ustalili także, że tych połączeń między Kasią a prawnikiem było naprawdę wiele. W zależności od źródeł było to między 155 a 170 połączeń. Zostały one wykonane w ciągu kilku miesięcy i kluczowe jest to, że mężczyzna nie zaprzeczał, że mieli ze sobą kontakt i że ze sobą rozmawiali. W końcu był jej powiernikiem, był jej kimś bliskim. Kasia się go często radziła według niego. Ważną kwestią okazały się te druki bankowe i opinia biegłego co do nich. Powiedziałam wam wtedy, że wykazano, że pismo należało do prawnika. I tu pojawiło się dla prokuratury zielone światło, bo oznaczało to, że mężczyzna zeznał nieprawdę.
A to oznaczało, że złożył fałszywe zeznanie. A to z kolei oznaczało, że można było przygotować akt oskarżenia. Czy nie za szybko? No właśnie, to jest taka kwestia bardzo sporna. Bo z jednej strony śledczy bardzo chcieli zatrzymać mężczyznę, z drugiej, gdy prokuratura przygotowała ten akt, to jednocześnie zamknęła drogę do zdobycia ważnych informacji. Ale to za chwilę. W każdym razie chciałam podkreślić, że tutaj pojawił się zarzut utrudnienia śledztwa, składania fałszywych zeznań, ale nie było tam ani zabójstwa, ani uprowadzenia, ani zarzutu obcowania płciowego z osobą poniżej 15 roku życia. Te kwestie już Wam wcześniej wytłumaczyłam. Chodziło o to, że nie można było udowodnić tego wieku, w którym Kasia rozpoczęła współżycie. Więc tutaj w tym zakresie śledztwo zostało umorzone. I teraz wracając do tego aktu oskarżenia, ważne jest to, że został on złożony zanim przesłuchano pracowników kancelarii, w której pracował podejrzany. Nie była to jakaś wielka kancelaria, nie zatrudniała zbyt wielu osób, więc to przesłuchanie poszło szybko. I w zasadzie wyszło na to, że osoby, które mogły zostać przesłuchane, nie miały na ten temat żadnej wiedzy. Nie kojarzyły Kasi, nigdy jej nie widziały w kancelarii, nie widziały, żeby rozmawiała z tym adwokatem. Jedyną osobą, która mogła wnieść cokolwiek do tej sprawy, był wspólnik mężczyzny. Ale przez to, że pojawił się ten akt oskarżenia, to przez kruczki prawne prokuratura zabrała sobie tę możliwość. Dokładniej chodzi o coś takiego, co nazywa się tajemnicą obrończą i na podstawie której można odmówić składania zeznań. I to generalnie jest strasznie pogmatwane, bo z jednej strony nie przedstawiono zarzutów mecenasowi, ale z drugiej został on zatrzymany. Więc gdy użyłam słowa podejrzany, to było językiem tak naprawdę nieformalnym, bo formalnie nie był osobą podejrzaną. Ale to w zasadzie nie ma znaczenia, bo liczy się to, że został zatrzymany. A prawo mówi, że każdy, kto został zatrzymany, może sobie ustanowić pełnomocnika, którym może być na przykład prawnik. I ważne jest to, że to jest pełnomocnik, nie jest to obrońca. Ale obowiązuje ich możliwość skorzystania z tej samej zasady. I jak się domyślacie, w momencie, gdy mecenas został zatrzymany, to dosyć szybko uzmysłowił sobie, że najlepszym posunięciem będzie ustawić sobie tego wspólnika na swojego pełnomocnika, a dzięki temu on będzie mógł skorzystać z opcji tajemnicy obrończej. A to oznaczało, że śledczym brakowało osoby, która potwierdziłaby, że faktycznie Kasia bywała w kancelarii. Co prawda mieli zeznania od jej koleżanek, ale one nie były wystarczające. Jeśli chodzi o mecenasa, to on zaprzeczyłby Kasię, kiedykolwiek przyszła do kancelarii i wzięła od niego pieniądze. Również zaprzeczał, że spotykał się z Kasią w hotelach, że założył jej konto, wpłacał na nie pieniądze, a tym bardziej, że utrzymywał z nią jakiekolwiek intymne stosunki. W trakcie śledztwa przeszukano także dom mecenasa oraz jego samochód. Mężczyzna był obecny oczywiście przy tych czynnościach i wydawał się być pewien swego. A przynajmniej takie wrażenie sprawił na śledczym, który opisywał tamte wydarzenia. Mówił, że traktował ich z góry. W bagażniku jego samochodu dokonano pewnego odkrycia. Znaleziono włos, a późniejsze badania potwierdziły, że należał on do zaginionej Kasi. Tylko, że w zasadzie co z tego? Mecenas bardzo szybko wytłumaczył, że przecież nieraz woził Kasię tym samochodem, więc logiczne, że mógł tam zostać jej włos. I oczywiście miał rację. Ale to przeszukanie doprowadziło śledczych do jeszcze jednego ważnego dowodu, na który wcześniej wyczuliła jednego ze śledczych, wróżka. Nie zdradzałam Wam tego wcześniej, ale kobieta przekazała jeszcze policjantowi jedną informację odnośnie butów. Dokładnie kobieta powiedziała, że śledczy ma szukać krwi na butach. Więc gdy policjant podszedł do szafki, w której znajdowały się buty mężczyzny, zaczął przyglądać się, jak na to reaguje prawnik. Zauważył, że gdzieś jego pewność siebie uleciała, że zaczął wydawać się niespokojny. Po kolei więc oglądał każdą parę butów, a potem patrzył na reakcję mecenasa. W pewnym momencie wziął buty, takie typowe trapery, a twarz prawnika jakby się zmieniła. Śledczy pomyślał, że to musi chodzić o te buty i zaczął im się przeglądać. Wtedy zauważył, że na tych butach znajduje się plama krwi, już dawno zaschnięta. Prawnik obserwując całą tę sytuację wydawał się być bardzo zmieszany, tak jakby miał coś do ukrycia. Śledczy od razu postanowił go skonfrontować z tym dowodem. Zapytał go, skąd jest ta krew, na co mężczyzna mu odpowiedział, że jego zdaniem to krew sarny. Policjant spojrzał na niego i powiedział, że
Jest to według niego bardzo ciekawe, bo według jego ustaleń on nie jest członkiem Związku Łowieckiego, na co odpowiedziała mu cisza. Dlaczego śledczy tak wierzył tej wróżce? Oprócz tego, co wam opowiedziałam, czyli kwestia tego, że ta kobieta wskazała koleżankę Kasi, która coś ukrywała, została też przez policjanta dokładnie sprawdzona, czyli zostały przeprowadzone wszelkie czynności operacyjne, aby ustalić, że nie ma powiązań z Kasią i jej rodziną, to jeszcze śledczy postanowił przeprowadzić jej taki test. Wziął ze sobą różne zdjęcia, zarówno osób, które były jakoś związane z Kasią, samej Kasi, jak i zupełnie przypadkowych. Kobieta przyglądała się wszystkim tym zdjęciom i po chwili bez wahania wyciągnęła te, które wskazywały faktycznie te osoby, o których mówili. Między innymi mamę, ojczyma i chłopaka Kasi. Ale też wyciągnęła zdjęcie mecenasa i powiedziała, że to on właśnie zabił. Dodała również, że nie było to z premedytacją, że on tego nie chciał. Że stało się to podczas kłótni, kiedy zdenerwował się na dziewczynę i ją uderzył, a potem ona upadła. On dalej był wściekły i kopał ją po całym ciele. Właśnie stąd miała się pojawić plama krwi na butach mecenasa. I można pomyśleć, że w zasadzie w takim razie byłby to kluczowy dowód, który jednoznacznie pokazałby, że mecenas ma jakiś związek z zaginięciem lub śmiercią Kasi. Tylko że zdarzyła się nieprzyjemna sytuacja, bo ten kluczowy dowód zaginął. I właściwie to jest kwestia, którą nie do końca rozumiem. I w zasadzie do dzisiaj nikt nie udzielił na to odpowiedzi, nie wytłumaczył, dlaczego tak się stało. Wiadomo jednak, że but został wysłany przez prokuraturę na uczelnię, która znajdowała się w Gdańsku i była ona cywilna. Dlaczego zdecydowano się tam wysłać akurat ten but? Z prostego powodu. W tamtym czasie było to jedyne miejsce, gdzie można było zrobić badania porównawcze DNA. I przyznam, że sama jestem tym zaskoczona, że w Warszawie nie było takiego miejsca. W każdym razie nie wiadomo, co się z tym butem stało. Został wysłany i zaginął. Policjant, który prowadził to śledztwo, do dzisiaj ma do siebie żal, że nie dopilnował wtedy tego dowodu. Ale nikt się nie spodziewał, że dojdzie do takiej sytuacji. Prokuratura miała więc problem. Nie udało się znaleźć ciała dziewczyny. Nie natrafiono na jej ślad. Wciąż figurowała więc jako zaginiona, ale śledczy podejrzewali, że nie żyje. Kluczowy dowód zaginął, a poszlaki były niewystarczające. Do tego mecenas nie przyznawał się do winy i nie można mu było niczego udowodnić, oprócz składania fałszywych zeznań. Ale i tak później został w tej kwestii uniewinniony. Dlaczego? Bo zgodnie z prawem sąd uznał, że nie można skazać kogoś za to, że składał fałszywe zeznania, jeżeli chronił siebie. A w tym przypadku tak było. I tu znów chodziło o kruczki. Bo gdyby był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego, to mógłby odmówić składania wyjaśnień, ale on nie był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. A gdy skłamał, ale bronił tym siebie, to też nie można go było za to skazać, czyli tak naprawdę mógł kłamać o sobie. Czyli podsumowując, mecenas nie został skazany. Nic mu nie udowodniono, a jedyne zarzuty, które mu postawiono, to składanie fałszywych zeznań. Policjant, który prowadził tę sprawę, ma pewność, że Kasia nie żyje. W tej kwestii opiera się na swojej intuicji i na tym, co powiedziała mu wróżka. I oczywiście to zdanie wyrwane z kontekstu może brzmieć śmiesznie, ale tak jak wam powiedziałam, były ku temu powody, że mężczyzna tak wierzy tej wróżce. W końcu jak zerkniemy tak na to z boku, to faktycznie w wielu sprawach się nie myliła. A jeżeli tak, jeżeli jej wersja pokryła się z wersją jasnowidza, nie wiem, czy tu też chodzi o kwestię tego lasu na Białęce, ale jeżeli tak, to może faktycznie tam należy szukać ciała Kasi. To już taka moja dedukcja, bo tak sobie myślę, że to, że tam nie znaleziono niczego, to nie znaczy, że faktycznie tam niczego nie ma. Jak mówiłam, te lasy są całkiem spore. Dodatkowo to śledztwo dla tego policjanta było wyjątkowo trudne, bo do tego śledztwa wszystkie sprawy, nad którymi pracował, zostały przez niego rozwiązane, a sprawca wykryty. Dopiero przy sprawie Kasi pojawiła się taka sytuacja. W tej sprawie wypowiedział się także były przełożony śledczego, o którym wam przed chwilą wspominałam. I mężczyzna podkreślił, że przy tym śledztwie jego podwładny robił wszystko, co tylko mógł i miał ku temu ogromną swobodę. A nawet, cytuję, przekopał pół Białołęki. Mężczyzna powiedział, że prawdopodobnie wytypowano zabójcę, bo też skłania się ku temu, że Kasia nie żyje. I że ku takiemu wnioskowi był ciąg logicznych poszlak. Tylko, że nie znaleziono tego kluczowego dowodu.
Ale tak czy siak tę sprawę cały czas traktowano jako zabójstwo, a nie zaginięcie. Mimo tego do dziś Kasia figuruje jako osoba zaginiona, o czym mówiłam wam na początku. Przedstawię wam teraz hipotezę, co takiego mogło się przydarzyć Kasi. Dajcie znać, która z nich jest najbardziej prawdopodobna, a może macie zupełnie inną hipotezę. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Pierwsza hipoteza jest taka, że Kasia nie miała już siły, nie wiedziała jak sobie poradzić z tą sytuacją i postanowiła uciec, zacząć gdzieś od nowa. Miała pieniądze, mogła je sobie spokojnie wypłacić, a później już jakoś sobie ułożyła życie. Jednak wydaje się, że raczej dziewczyna nie zostawiłaby tak bliskich bez żadnych wieści. Druga hipoteza to nieszczęśliwy wypadek, który w ogóle nie miał nic wspólnego z życiem Kasi. Zbieg okoliczności. Może na przykład została potrącona przez kogoś, kto się przestraszył i gdzieś zakopał jej ciało. Trzecia hipoteza jest trochę podobna do pierwszej, z tym, że Kasia nie poradziła sobie i postanowiła zakończyć swoje życie. Tylko, że na podstawie opinii biegłych psychologów, Kasia raczej nie popełniłaby takiego czynu. I ostatnia hipoteza to to, że Kasia została zabita, ale w tej wersji umyślnie. Czy przez adwokata, czy przez kogoś innego, tego nie wiemy. W zasadzie jakby się nad tym zastanowić, to aż trzy osoby mogłyby mieć motyw, czyli mecenas, jego żona i jej chłopak. Ale oczywiście to tylko hipotezy, bo nie ma dowodów, że którakolwiek z tych osób to zrobiła. O żonie mecenasa nie znalazłam żadnych informacji, ale podejrzewam, że w końcu musiała się dowiedzieć o tym, co działo się między jej mężem a Kasią. Tylko, że pewnie po zaginięciu Kasi. A przynajmniej nie ma takich informacji, że wydarzyło się to wcześniej. Łukasz wydawał się być na tyle zakochany w Kasi, że raczej by jej tego nie zrobił. Oczywiście mógł być to nieszczęśliwy wypadek, ale patrząc na to, jak łatwo policjantowi przyszło go złamać podczas przesłuchania, to raczej by się przyznał. Ale to oczywiście moja opinia. I kwestia mecenasa. Myślę, że przez cały odcinek przedstawiłam wam różne informacje i tutaj w tej kwestii zostawiam wam wyciągnięcie wniosków. 17 maja 2018 roku do sprawy zaginięcia Kasi powrócił magazyn kryminalny 997. W inscenizacji przygotowanej specjalnie dla tej sprawy przedstawiono, że to mecenas jest odpowiedzialny za tę zbrodnię, która wynika z tego, że Kasia stawia mu ultimatum. Aspirant, który wypowiada się po emisji tej inscenizacji, mówi, że brane były pod uwagę różne hipotezy. I w zasadzie na każde pytanie pada dosyć asekuracyjna odpowiedź. Co mnie w tej sytuacji nie dziwi, bo tutaj słowa mają znaczenie. Nie ma żadnych wyroków, a wiadomo, że policjanci nie mogą od tak sobie mówić, co myślą. Do sprawy Kasi powróciło także Archiwum X przy Komendzie Stołecznej Policji, ale i to nic nie dało. Mimo tego policja wciąż szuka świadków, więc jeśli ktoś ma jakieś wieści, widział na przykład Kasię 9 maja 2000 roku, to jest prośba, aby się zgłosić z taką informacją na policję. Obecnie sprawa jest zawieszona, bo nie ma żadnego punktu zaczepienia, ale dalej figuruje w systemie policji jako poufna i w związku z tym oznacza, że wciąż policja może do niej wrócić. I to już w zasadzie wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy i powiem wam, że teraz mnie naszła taka myśl. W ostatnim czasie kilka osób pomyślało o tym, aby przygotować tę sprawę. Może to nie jest przypadkowy zbieg okoliczności. Może dzięki temu faktycznie uda się dotrzeć do jakiejś informacji. Więc jeżeli coś wiecie albo znacie kogoś, kto mógłby coś wiedzieć, to powiedzcie mu, że warto tę informację przekazać. Mnie osobiście, jak już wam mówiłam, ta sprawa bardzo poruszyła, bo choć decyzje Kasi były wątpliwe, to jednak była dzieckiem. Oczywiście w momencie, gdy zaginęła, była już prawie pełnoletnia. Ale mam na myśli ten wcześniejszy okres, bo mam wrażenie, że w zasadzie to nikt nie wiedział z dorosłych, co się u Kasi dzieje. A jedyna osoba, której zaufała i której pozwoliła się do siebie zbliżyć, zdecydowanie nadużyła tego zaufania. Przynajmniej oczywiście to możemy wyczytać z jej zapisków. Ja też tutaj to podkreślam, bo tak jak wam mówiłam, wyroku nie ma, choć myślę, że każdy ma swoje przemyślenia w tej sprawie. Ja czekam na wasze komentarze i z góry za nie dziękuję. Dziękuję także za łapki w górę, subskrypcje i wszelkie formy wsparcia. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że lubicie słuchać spraw w moim wykonaniu. I dzięki temu mam motywację do działania i staram się, aby te sprawy były coraz lepiej opracowywane. Dziękuję także wszystkim osobom, które zdecydowały się mnie wspierać na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza Brygidzie, Angelice, Jagodzie, Magdzie i Jakubowi. I
na koniec, jeżeli dotarliście do tego miejsca, to napiszcie mi proszę w komentarzu, o której się słyszymy. Będę wiedziała, z kim słyszę się aż do teraz. Dzięki wielkie raz jeszcze za wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że maskę łatwo jest nałożyć. Miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.